ruinach, w ogóle o całej powodzi. Gdzie mu zostało? Chowa w Dobrzyniu. Śmigłowce wciąż patrolują jeszcze teren zalany. Ciągnie się właściwie na przestrzeni około 7 km od brzegu lasu w Dobrzyniu aż po wieś Myśliborzyce, ponieważ w dalszym ciągu Szydłowice pozostają pod wodą, a więc jest to odcinek około 6-7 km. W największy wir, w największy prąd wody. Panujemy o sytuację. Jak rozbuta? A gdzie pompka? Mama? Odbij tutaj w prawo, żeby się za nami na płocie zatrzymamy. Żeby nas nie. Tu, żebyś przypłynąć. Ja odwrócę zaraz. Tam jest spokojna woda. Gdzie? Tu jest spokojna? Tu masz kręcić. Ale wszystkie domy stoją. I tu teraz widać olbrzymią masę wody, która aż tam za Szydłowice po prostu. Tam w kierunku to jest Lubrza. A ten dom prawdopodobnie był najbardziej w Dobrzyniu zalany. Jak widać, prawie 80 cm już w dach był zamoczony. Tam w kierunku Błot płynie, no to olbrzymia masa wody. Ubiegły czwartek jeszcze tędy chodzili ludzie. To droga wiodąca w kierunku Błot i do Pól. Ta przyczepa kempingowa właściwie to się nie będzie nadawała do użytku. Tu w dalszym ciągu woda jest bardzo głęboka. Coś to będzie, to do wszystkich nie musi skręcić, nie? Po kawałku. Tu trochę złapie daleko, później odpłyniesz do znowu. Tu w którymś gospodarstw jest trzęsą krowy, tak? Tu był. Tu następny. 99.
Kościół właściwie to jest cały zalany. Razem łącznie z ołtarzem. Dziewięćdziesiąt pięć. No ten dom pod 94 prawdopodobnie przyjdzie zawalić, bo nie wiem, czy coś z niego będzie. Być może, że on grozi całkowicie zawaleniem.